Kontrola drogowa, rzecz związana ze służbą w policji nierozerwalnie, rzecz, która kojarzy nam się wszystkim właśnie ze służbą policji, jako taka jedna z podstawowych czynności, czyli dzisiaj będzie o pięciu pojazdach, o pięciu markach pojazdów, które najczęściej zatrzymuje do kontroli na naszych polskich drogach. Zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki i sierżant Bagata z tej strony. Na początku dziękuję wszystkim moim patronom z Patreona, którzy wspierają mnie właśnie w mojej twórczości za pomocą tego serwisu. Jeżeli ktoś ma taką ochotę, to oczywiście zapraszam do wsparcia. A dzisiaj porozmawiamy sobie o czynności praktycznie jednej z bardziej prozaicznych w mojej pracy, czyli kontroli drogowej. Jak zapewne wiecie, nie tylko policjanci ruchu drogowego wykonują czynności na drodze z różnymi pojazdami, nie tylko policjanci ruchu drogowego zatrzymują je do kontroli, ale tak naprawdę wszyscy policjanci to robią. Czy są to policjanci ogniw, czy zespołów, wydziałów patrolowo-interwencyjnych, tak jak ja, czy są to policjanci na przykład oddziałów prewencji, samodzielnych pododdziałów prewencji, ogniw wywiadowczych, z wydziałów kryminalnych, jeżeli są prowadzone jakieś działania. Wszyscy zatrzymujemy pojazdy do kontroli, czy pojazdami uprzywilejowanymi, normalnymi, oznakowanymi radiowozami, czy pojazdami nieoznakowanymi. Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. I jak zapewne wiecie, są niektóre marki, które zatrzymujemy trochę częściej, są marki, które zatrzymujemy trochę rzadziej i ma to pewne swoje uzasadnienie w takiej pragmatyce zawodowej i zaraz Wam o tym powiem. Będzie to uporządkowane mniej lub bardziej z częstotliwością od najmniej chętnie zatrzymywanych do kontroli. Oczywiście i tak dalej jest to topka pięciu marek, według mnie, taka subiektywna, najczęściej zatrzymywana, ale zacznijmy od tej najmniej zatrzymywanej i skończymy królową absolutną polskich kontroli drogowych. Na początek jeszcze chwila dla partnera mojego odcinka, z którym współpracuję już jakiś czas. Firma Y-Food, czyli producent takich zdrowych zamienników żywności, przysłała mi kolejną pakę ze swoimi produktami. Słonego karmelu miałem już okazję spróbować, ale w wersji właśnie sypanej. Przysłali mi wersję w butelce. Mega sprawa właśnie na służbę. To jak Wam już mówiłem wielokrotnie, wrzucić to sobie do torby, zapomnieć o tym. Dzisiaj mamy Heavenly Hazelnut, czyli coś, co uwielbiam, czyli orzech laskowy. Przygotowanie jest banalnie proste. Po prostu otwieramy 300 ml wody, 4 kopiate łyżki. Łyżki, właściwie miarki. Nie wiem, czy nie, mój ulubiony smak do tej pory. Ale ja bardzo lubię orzecha laskowego, także jestem nieobiektywny. Oczywiście macie tutaj kod rabatowy na produkty właśnie ode mnie. Linki do produktów będziecie mieli w opisie odcinka i w przypiętym komentarzu. Wracamy do samej treści. Jeśli gdzieś tam orientujecie się w przepisach drogowych i w przepisach, które regulują naszą pracę, to nie ma czegoś takiego jak rutynowa kontrola drogowa. Nie można sobie zatrzymać pojazdu bez powodu i tyle. Nie musi to być popełnienie wykroczenia. Może to być na przykład to, że pojazd, nie wiem, przypomina pojazd, który mógł pochodzić z kradzieży. Na przykład jedzie niebieski Lexus w rejonie, w którym został on wcześniej utracony i na przykład usłyszeliście to gdzieś na radiu. To jest to naturalny powód, żeby zatrzymać takie auto do kontroli, ale ten powód musi być. Więc to po prostu, że jakaś jedna marka, w jednej marce często wozi się jakieś środki niedozwolone, to nie jest powodem do tego, żeby auto trzepać sobie tak o. Chociaż wiadomo, że będziemy bardziej uwagę na to zwracać. Pierwszą marką, która mi się nasuwa i może nie jest to jakoś bardzo oczywiste, to jest właśnie Lexus. Jest to uwarunkowane tym, że dużo tych samochodów po prostu sobie idzie w świat, że tak powiem. Są często kradzione, pojazdy znikają, więc jest to dla mnie powód do kontroli, tak jak Wam powiedziałem. Na przykład mamy podane na odprawie. Dzisiaj u mnie w mieście, w tym i tym rejonie miasta skradziono właśnie niebieskiego Lexusa. Początkowe numery rejestracyjne, na przykład SO. No i co? Widzę sobie niebieskiego Lexusa, który właśnie odpowiada jakby rysopisowi pojazdu. Początkowe numery się zgadzają, zatrzymuję go do kontroli. Więc wiadomym jest, że takie samochody luksusowe, ale właśnie ten Lexus mi się jakoś tak bardzo rzuca, bo często pojawia się gdzieś tam u nas jako samochody, które zostały utracone. Będzie po prostu zatrzymany do kontroli i sprawdzony pod kątem tego, czy nie jest utracony, czy nie figuruje u nas w KSIP-ie jako rzecz utracona. Miejsce czwarte. Audi. Audi z podobnego względu, z jakiego zatrzymujemy do kontroli Lexusy, chociaż to tych Audi nie idzie
aż tak dużo właśnie jak Lexusów. Audi najczęściej będzie przeze mnie zatrzymane dokładnie z tego samego powodu. Drugi powód jest taki, że na przykład stare A3 są dosyć popularnym samochodem jako taki pierwszy samochód dla młodych ludzi, no bo to jednak jest Audi i są często sprowadzane z zagranicy i w związku z tym no młodzi ludzie nie przykładają do tego takiej wagi. Te samochody, tak jak powiedziałem, są dosyć leciwe i po prostu ich stan techniczny często jest no, pozostawia wiele do życzenia, więc często zatrzymuje się te samochody właśnie za stan techniczny. Druga sprawa, tak jak powiedziałem, jeżdżą nimi często niedoświadczeni młodzi kierowcy i po prostu popełniają dużo wykroczeń drogowych, nie zatrzymują się na czerwonym świetle i tak dalej, i tak dalej. No i przez to też te samochody są właśnie często zatrzymywane przez nas do kontroli. Miejsce trzecie, Opel. Z Oplami jest o tyle dziwnie i też z następną marką, którą Wam powiem, że Opel mają dosyć duży przekrój samochodów, w sensie na drodze. Mamy Opel, tak jak na przykład, nie wiem, Corsa B, czy jakaś Astra H, które są popularnymi samochodami na początek, będą zatrzymywane do kontroli dokładnie z tych samych względów, z jakich przed chwilą mówiłem o Audicy. Czyli jeżdżą nimi niedoświadczeni młodzi kierowcy, którzy często łamią przepisy, no i tak się składa, że właśnie jeżdżą tymi Oplami, bo są dosyć tanie, rodzice gdzieś tam kupują im jako pierwszy samochód. Mogę Wam zdradzić taki sekret, że moim pierwszym samochodem też był Opel, była to Corsa B i nienawidzę tego samochodu z całego serca, tak mi się psuł, że po prostu cała radość z jazdy jeszcze na samym początku mojej drogi jako kierowca była mi odebrana, non stop się psuł. Pamiętam, z moją byłą dziewczyną wyjeżdżaliśmy gdzieś tam na jakieś wyjazdy do domu na przykład moich dziadków, gdzieś tam na wieś do Świętokrzyskiego czy do domu moich rodziców drugiego do Turawy, no to lubił się ten samochód po prostu tam gdzieś rozkraczyć i to bardzo irytowało. Tym bardziej, że ja się nie znam za bardzo na samochodach i ja no, nie ogarniałem tam, co tam się dzieje w nim za bardzo. No i to nie było nic fajnego. No i sprawa druga, stan techniczny. No stan techniczny tych samochodów bardzo często pozostawia wiele do życzenia. Ja wiem, jak ja jeździłem Corsą, to też nie zwracałem na wiele rzeczy uwagi. Miałem to po prostu generalnie w dupie. Tylko, że to jest wszystko do czasu. No. Po prostu policja mnie nigdy nie zatrzymała i nie dostałem żadnej porządnej nauczki. Ale tu mi gdzieś światło nie działało, tutaj może trochę wydech był za głośny, tutaj coś tam, tutaj zderzak trochę pęknięty i miałem to generalnie gdzieś. Ale faktycznie te Ople się często zatrzymuje. Co ciekawe, Ople jakoś często nie giną. W sensie zauważyłem, że to nie jest jakaś bardzo pożądana przez złodziei marka i w jakichś tam komunikatach czy coś, to te Ople przewijają się dosyć rzadko. W przeciwieństwie do następnego samochodu, do następnej marki, którą wymienię, czyli miejsce drugie, Volkswagen. Volkswagen jest zatrzymywany do kontroli bardzo często. Po pierwsze, często jeszcze widzi się na drogach na przykład Golfy 4. Ostatnio widziałem bardzo ładną trójkę, fajnie zachowaną, ale akurat ona, no, nie było się tam co przyczepić, bo samochód był w bardzo dobrym stanie technicznym, po prostu sobie go podziwiałem, jak jedzie sobie ulicami, taki czerwony, fajny, jeszcze te, z przodu te reflektory podwójne, no bajeczka, bardzo, bardzo ładny samochód. Ale tak, no często się przewijają właśnie Golfy 3, 4, one, stan techniczny jest naprawdę opłakany. Nie wiem czemu, ale dużo gorszy jest stan techniczny tych Volkswagenów od Opli. Nie wiem, czym to jest podyktowane, ale te Volkswageny są naprawdę w tragicznym stanie. No, też jest często wybierany jako samochód, jako pierwszy samochód, więc te wykroczenia są popełniane dosyć często, ale tutaj faktycznie ten stan techniczny pozostawia wiele do życzenia i Volkswageny często giną, szczególnie te nowe. No tutaj mamy na przykład Passaty, mamy Volkswagen, jakieś, nie wiem, Tiguany, Volkswageny te takie fajniejsze, jakieś SUVy czy jakieś nowsze modele, te takie bardziej luksusowe modele giną Volkswagenów dosyć często gdzieś mi się to przewija. Kolejna sprawa, Volkswagenami często jeżdżą taksiarze, właśnie z racji tego, że jest to uznawane, te lepsze modele, na przykład Passat, są uznawane za jakiś tam, nie wiem, w miarę luksusowy samochód, więc są wybierane na taksówki. A taksówkarze popełniają masę wykroczeń i nienawidzę ich tłumaczenia: panie, ja tylko na chwilę, ja klienta wysadzam. Zachowują się po prostu jak święte krowy, co mnie denerwuje, bo oni myślą, że każde wykroczenie przychodzi im płazem i jakby zatrzymanie się na zatoczce autobusowej o drugiej w nocy mnie nie interesuje, w sensie, no, jaka jest szkodliwość społeczna takiego wykroczenia. Ale już na przykład zatrzymanie się na głównej drodze u mnie w dzielnicy, w której pracuję, na awaryjnych i po prostu
utrudnianie ruchu tylko po to, żeby kobita sobie wysiadła z taksówki, a druga następna wsiadła, no jest dla mnie już przegięciem i dlatego też często zatrzymujemy Volkswagen do kontroli, bo po prostu często jeżdżą nimi taksówkarze, którzy popełniają szereg wykroczeń drogowych. No i miejsce pierwsze, królowa polskich kontroli drogowych, zapewne będziecie wiedzieli, o co chodzi, jest to BMW. Dlaczego? Powodów jest milion. Możecie sobie zebrać wszystkie powody, które wymieniłem przed chwilą przy innych markach i pojawi wam się magiczna marka BMW. Sprawa numer jeden. Bety są kradzione bardzo często. Te nowe. Jest to marka luksusowa, marka, która jest uważana za jakiś tam, nie wiem, wyraz pewnego statusu społecznego. Mi też się bardzo BMW podoba. Kiedyś jak może będę miał trochę więcej siana, to sobie jakąś fajną betę kupię. Bardzo mega mi się podobają takie zadbane E36. No, poezja. Rzadko jest znaleźć, znaczy ciężko jest znaleźć, żeby nie był to jakiś gruz, ale jeżeli to nie jest gruz, zadbane E36 to jest picobello. Coś, co bardzo bym chciał mieć. Może nie jako pierwszy samochód, ale gdzieś tam do polatania boczkiem, może z kumplami, na, oczywiście na legalu, pokazania się w jakiejś fajnej, odpicowanej E36 w czarnym lakierze albo białym. Piękna sprawa. Sprawa druga. Bardzo często są w opłakanym stanie technicznym właśnie. Często jeżdżą na jakieś spoty, jeżdżą takimi rozpadającymi się gruzami chłopaki i nie mam nic absolutnie do latania bokiem gdzieś jak na jakichś starych parkingach, nawet wolę, żeby to robili na parkingach niż na ulicy i nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek komuś dał za to mandat, ewentualnie gdzieś złożył, ewentualnie gdzieś nie wiem, zwróciłem uwagę, że jest po prostu trochę za głośno, ale nie dałem nigdy nikomu chyba za coś takiego mandatu, nie przypominam sobie przynajmniej, żeby tam przez te 6 ponad lat coś takiego zrobić. Ale tak, no stan techniczny niektórych betek, tych starszych, jest opłakany. A nie jeżdżą one na lawecie, na takie spoty, umówmy się, bardzo rzadko. Chociaż się zdarza, są tacy ludzie, którzy naprawdę robią to wszystko od A do Z, tak jak powinno wyglądać. No i sprawa trzecia. Nie ukrywajmy, że bardzo często ujawnia się różne substancje niedozwolone w tych samochodach. Oczywiście przy okazji kontroli drogowej, więc człowiek jest po prostu wyczulony na taką markę i nie ukrywam, że zwraca uwagę większą, czy takie auto nie wypełnia jakieś wykroczenia, na przykład, żeby zatrzymać je do kontroli, bo po prostu no, jeżdżą nimi sebiksy z osiedli, którzy robią różne dziwne rzeczy. Na przykład jeśli ktoś rysuje grafy, to jestem przekonany, że albo przyjedzie Volkswagenem właśnie jakimś starą polówką albo Golfem, albo przyjedzie jakąś E36 czy E39 i będzie jakieś kibicowskie grafy robił. No, tak jest po prostu i nie ma tutaj też co temu zaprzeczać. Jeżeli macie jakieś pytania co do tematu, to zapraszam do komentarzy. Dajcie też znać, co wy myślicie właśnie o takim moim subiektywnym uporządkowaniu tych marek pod kątem tego, jak często zatrzymuje się je do kontroli. Może wy macie jakieś przemyślenia, może wy uporządkowalibyście to troszeczkę inaczej. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim moim patronom, dziękuję partnerowi mojego odcinka, czyli firmie Lifehood. Pamiętajcie o 10% kodzie rabatowym na te produkty, a są naprawdę mega jakościowe i bardzo dobre. Trzymajcie się, hej!